Cześć. W kolejnym odcinku serii Trenuj z lepszym piłkarzem będziemy pracować nad siłą. Zawodnikiem, który świeci przykładem, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest bez wątpienia Sergio Ramos. Pokażę Ci cztery ćwiczenia, które pomogą osiągnąć jego poziom. Pierwsze ćwiczenie to przysiad z piłką lekarską trzymaną przy klatce piersiowej, który rozwija przede wszystkim mięśnie czworogłowe uda. Podobnie jak w pierwszym ćwiczeniu, znowu skupimy się na czwórkach. Tym razem będzie to przysiad w wykroku. Trzecie ćwiczenie to martwy ciąg jednonóż. Daj mu szansę, jeśli chcesz zbudować potężne mięśnie dwugłowe uda i mocne pośladki, które grają ważną rolę w szybkości. Pamiętaj, że siła górnej części ciała jest równie ważna. Spróbuj tej odmiany pompek. Przygotowanie siłowe zawodnika jest bardzo ważne. Bądź silny, a z łatwością przepchasz przeciwnika i wygrasz walkę o pozycję. Bierz przykład Sergio Ramosa. To jest prawdziwa maszyna. Do zobaczenia w następnym odcinku.